Okej, pokażę wam dzisiaj co zrobić, by ulepszyć tarczę. Aby ulepszyć tarczę, musimy znać 4 lokalizacje luków pocztowych. O, tutaj ona się znajdowała. W tych dwóch miejscach może znajdować się nasza raca. Trzecia lokalizacja znajduje się na promenadzie spacerowej na Sterburcie i musicie tutaj strzelić do tych rur. Wtedy nasza raca poleci do koszyka. Później pokażę wam, gdzie znajduje się ten koszyk. Ten koszyk może znajdować się w dwóch lokalizacjach. Tutaj w kabinach trzeciej klasy. Pokażę wam teraz, gdzie może znajdować się nasz koszyk z racą. Tutaj w maszynowni po lewej stronie macie koszyk i jest nasza raca. Pokażę wam później, gdzie ją umieścić i co z nią zrobić. Będąc na początku statku, używacie tarczy. Podchodzicie do tego sejfu, uderzacie w niego i zabieracie to urządzenie szyfrujące, które będzie nam potrzebne, by złamało kod w 4 sejfach, które znajdują się na tym statku. Musicie również znać 4 miejsca lokalizacji kości. Będzie to tutaj pierwsza kość czaszki i numer do niej znajdziecie tutaj, który znajduje się na tej skrzyni. Jest on mało widoczny. Druga lokalizacja i kość znajduje się tutaj na stoliku, a numer znajduje się tutaj pod nim. Trzecia lokalizacja kości znajduje się w biurze pocztowym, niedaleko sejfu, a numerek znajduje się właśnie tutaj. Oraz czwarta lokalizacja numerku znajduje się w ładowni. Trzeba odpompować wodę. W ładowni mamy kość z numerem. Ok, już mówię, co musicie zrobić. Używając urządzenia szyfrującego, zakładacie safe, który znajduje się na mostku. Dokładnie tutaj. Zakładając urządzenie szyfrujące, będziemy mieli pokazany numer. W moim przypadku jest to 1912. I bierzecie pierwszą część. Wkładacie ją do sejfu. Sejf się zamyka, po chwili robi się fioletowy. Uderzacie w sejf. Zabieracie urządzenie szyfrujące i lecicie do następnego sejfu. Kolejny sejf znajduje się właśnie tutaj. Zakładamy urządzenie szyfrujące. Mamy numer 2340. W ładowni mamy trzecią kość. Jest to kość ręki bądź nogi z numerem 4250 i tą kość zabieramy. Wkładamy do sejfu. Sejf się zamyka. Musimy w niego uderzyć. Urządzenie szyfrujące spada na ziemię, zabieramy. Lecimy do kolejnego. Safe znajduje się w salonach pierwszej klasy. Tutaj w tym ciemnym pomieszczeniu. Zakładamy urządzenie szyfrujące. Mamy numer.
teraz najtrudniejsza rzecz. Tutaj wkładamy naszą rację do tej białej rurki i lecimy na dół. Lecimy na dół aktywować samochód, który znajduje się tutaj w skrzyni. Podchodzimy do niego i naciskamy kwadrat. Jeżeli wszystko jest poprawnie, samochód się zanurza, a ładownia wypełnia się wodą. Za chwilę ten samochód będzie latał tutaj na powietrzu. Jeżeli będzie tutaj przelatywał nad naszą racą, musimy go zestrzelić. Wtedy misja będzie kompletna. Ok, widzimy nadlatujący samochód. Teraz musimy go tylko zestrzelić. Dostał. Dobra, nasz samochód dostał z naszej racy. Teraz lecimy na koniec. Tak, teraz samochód się rozbił o skałę. I część z tej skały leci właśnie do naszej tarczy, by nam ją ulepszyć. Powolutku sobie leci, leci. Nadlatująca skała ulepsza naszą tarczę. Tak właśnie wygląda ulepszona tarcza. Teraz wypróbujemy ją na zombiakach. No, jest dość dobra. Lepsza od tej poprzedniej. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, daj łapkę w górę. Z mojej strony to już wszystko. Dzięki, na razie, trzymajcie się, cześć.